Witam wszystkich ponownie. Nie mam zamiaru tutaj popisywać się żadnymi umiejętnościami, ponieważ jeszcze ich nie nabyłem. Poza podstawowymi uderzeniami i ruchami dłoni, które trzeba wypracować w sensie fizycznym, zwyczajnie przez wiele miesięcy. Myślę, że za parę miesięcy będę miał to pokazać, ale mogę się pochwalić pewnym wynalazkiem, pewnym udoskonaleniem. Zwyczajnie kupujemy zwykle pad składający się z deski i z gumy, która odbija pałkę. I właśnie brzmi to tak, głucho i gumowo. A ja udoskonaliłem i żeby dźwięk był bardziej zbliżony do prawdziwego werbla akustycznego, pomyślałem sobie, że warto byłoby posilić się takimi kulkami do wiatrówki w metalowym pudełku. Jest ich nasypane tak dość niewiele, żeby odbijały i rezonowały. Teraz postawię je tam na dole na statywie w rozwidleniu. No i zobaczycie, jaka jest różnica w brzmieniu tego pada. Mniej więcej tak on brzmi. A ja potrafię coś takiego. Na razie oczywiście. Wiem, że się będziecie zaraz ze mnie śmiali, ale to dopiero moja pierwsza przygoda z pałkami. Mam je dosłownie od kilku dni. I tak sobie stukam właśnie, najpierw sobie stukałem na takiej gąbce, a teraz mam już pad i będę mógł sobie po prostu ćwiczyć. Muszę wam powiedzieć, że nie bez przyczyny kupiłem sobie przyrząd do grania pałkami, ponieważ odkąd zastanawiam się nad kupieniem perkusji i nauczeniem się grania, chociaż podstawowego na perkusji, zaczynam zwracać większą, baczniejszą i taką wyraźniejszą uwagę na perkusję w ogóle w muzyce, czego do tej pory nie robiłem jakoś tak mimowolnie. Niemniej jednak zauważyłem, że odkąd stukam tymi pałkami w werbel, ściśle mówiąc ten pad właśnie, no to zauważyłem, że zwracam większą uwagę właśnie na perkusję i to mam nadzieję, że w przyszłości zaowocuje lepszym poznaniem rytmu, taktu, no i wyrobieniem sobie tego wszystkiego, co w muzyce potrzeba do grania równego i płynnego. Tak wygląda moja pierwsza przygoda z perkusją. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł wam się pochwalić tym, co potrafię, na nieco lepszym sprzęcie. No to myślę, że tyle. Umiem troszkę więcej, ale wychodzi mi to bardziej, kiedy nikt na mnie nie patrzy i kiedy nie mam stresu, że filmuję się to, co robię w kamerze. Mam nadzieję, że niebawem będę miał się czym pochwalić, czymś bardziej profesjonalnym. Dziękuję za uwagę.